Niespóźniony. A jak? Siemaneczko, Karol. Minimalnie. A gdzie jak ja odpaliłem o godzinie 7:57? Nie odpalam się. Jakby ryja. Dopóki ktoś tam, wiesz, się nie odezwie czy coś, nie? Zaczynamy dzisiaj od bossa. Bo wczoraj niestety zapomnieliśmy. Później gdzieś tam te wojaże, które były z tym server save'em. Nie wracajmy do tego. Czas najwyższy. Czas najwyższy zabić w końcu tego bossa, dla którego robiliśmy te Ice Island. Ja chyba troszkę niżej siebie. O, teraz lepiej. I Deka, witam serdecznie, witam. Potem te czasodniki. No to super, nie? Wyspałeś się? Nie. No to po co tyle grałeś do nocy? No. No. No właśnie. Żeby ci takich headshotów tutaj nie było. No by. Tak, mówiłem historię właśnie, jak to moje początki pracy ty w Rybniku. Ja bym oglądał Rafała z basenu. Ty mnie nie kuś. Rafał zostań dla nas baseniarą. Ja. Jest to poświęcenie, na które jestem gotów. Pierwszy ty ja. Niczego nie rozumiem. Ja tu kultura ładnie czekam przed. Nie, no dobrze, fajnie mieć takich kolegów. Ja za to uświadomiłem sobie po wczorajszym wieczorze, że ta postać może być bardzo szczęśliwa, nie? Nie wiem, czy ktoś z was tam już widział, czy nie widział. Screenshoty wrzucałem na Lukacza, na Discorda. Ale miałem te boss pointy do wykorzystania, nie? Ja mówię, kurde, na szybko bym to w sumie ogarnął. Zrobiłem sobie jednego Olvidoła, tam spadły dwa silki. Mówię, kurde, nie, to nie warte świeczki. Gra nie warta świeczki. Mówię, nie ma opcji, nie? Nie będę tak latał taki kawał drogi, żeby gdzieś tam dostać dwa silki. Mówię, dobra, zrobię tego kapuściaka, nie? Tam przy Grizzlim. Na 7 bossów, 2 sweet smelling baity, nie? Nie, bo ja bym chciał ogólnie chyba odhaczyć już te taski teraźniejsze, wiesz? Ewentualnie tylko później na tym 129 byśmy wzięli te URE mobki. Idealnie byśmy w niedzielę taska sobie tam machnęli czy coś, nie? Ja patrzę, a chłop tak. 1 600 000 zabitych normalnych żółwi i 1 500 000 zabitych Thornback Tortoisy, nie? Ja mówię, co jest? Może cała rodzina gra jedną postacią, nawalają te żółwie? No. Może być. Poeza się Rashid, tak. Poeza się musicie mówić, bo ja to teraz to nie. Teraz ja jeszcze w innym świecie żyję. Siemaneczko Nestorek, witam. No, nowy dzień. Ci sami my. Bez zmian. Bijemy levele i udajemy, że jesteśmy dobrzy w tą grę. A czy nam wychodzi? No nie. No tak średnio. Co? Siema, za Ochelmu nie zebrałeś? Nie podniosłeś lota? I co było? No w tyku to był. Dziękuję. 10% zdalnego? No 5k mogę ci rzucić, kurwa, nie wiem co z tym zrobisz, ale spoko, nie? Kiedyś był taki bardzo fajny quest, nie wiem czy kojarzycie. Dało się naprawdę sporo hajsu wyciągnąć. Allegro Quest się nazywał. Pamiętacie te czasy? Mi też zawsze jak zbierę lota. Ty, ale to chyba, to nie jest normalne? Bo tak by... To chyba tak powinno funkcjonować, nie? Jakby... Mamy level 122, moi drodzy. 122 poziom. No i 700 roła. Na tych, na Nightmarach mieliśmy 850 roła. No i Hero Cave. Lider. Prawie 1,1k, nie? Dużo osób, jeszcze jak w Decathlonie pracowałem, naprawdę dużo osób kupowało gdzieś tam sprzęt. I uważam, że jest to naprawdę bardzo dobra opcja. Tylko tu też zależy, wiesz, od tego, czy ty masz, no nie tyle czy motywacja, tylko czy jesteś na tyle zdyscyplinowany, żeby z tego sprzętu korzystać, bo wiesz, nie sztuką jest kupić, nie? To tak jak ludzie często myślą, że wykupując gdzieś tam treningi personalne u trenera, automatycznie będą mieli już lepszą formę, a to, że potem muszą jeszcze chodzić na te treningi,
No to to tylko dlatego, że zapłacili, nie? Ale formę robią tylko dlatego, że po prostu opłacili treningi. No nie, no tak nie działa, nie? Zapisałem się na siłownię, ale nie widzę efektów. Chyba w końcu muszę się tam wybrać osobiście. Tak, dokładnie. No to właśnie to jest dokładnie to, nie? Ej, ale czekajcie, u Natural Selection chyba tego nie robię. Ork 2, Blizzard Leather, Mino Leather, Pot of Beer. A, bo to jest na ten, na outfit w sumie, na addon jeden. Jest długie? Chyba nie. Dobra, czekamy chwilę na Rafała i pójdziemy sobie machnąć ten quest. Nie wydaje się być jakiś skomplikowany. O Jezu. No jest trochę latania, widzę. Liberty, Jalahar, Spargron, Tice, Karlin. Dobra, zrobimy go. Szukam osoby Ed do codziennego pogrania w duo w godzina 7.15. To taki w sumie full etat. Piotrek. Praca w TB na full time. Jaki serwis, czy są widełki, czy 8 godzin chcesz nakurwiać? Normalnie full etat. Pytajmy wszystko, kurwa, powiemy. Skubańce, nie? Z wami to trzeba uważać, nie? Bo jak człowiek czasami za dużo coś powie, to potem na innych transmisjach już wszyscy o tym wiedzą, nie? To już kurwa od razu. Cały świat tibiski wie. Ja go wezmę, jak Rafał odpali streama z basenu. Rafał. Bo tu widzowie proponują, że wezmą ją postać za 600 tibia coinów, jak streama zrobisz. Ty, bo ja mam jeszcze druida 200, tanio oddam. Ej, to jak Rafał, to jeszcze Rafał ma 200 druida też na sprzedaż. To wtedy Rafał zrobi... Z addonami. To wtedy wam Rafał zrobi streama z basenu nago. Góra z górą się zejdzie, ale tibijczyk z tibijczykiem na streamie u Elite, u Bless Luki zawsze. Bierz levelnie questy dopóki event macie. Karo, przecież wiesz, że my o to nie dbamy. Wiesz doskonale. Ale ja dbam. Ale czekaj, dbasz o mój level, tak? Czy jak? Tańcowałeś już, Rafał? No. Ja już to mam. Robienie questów z Rafałem, nie? Ten moment, w którym będziesz pytał Rafa, ej, a tam już wszystkie profesje przeszły po tych ogniach? No, ja już soft odebrałem. Mariusz. Jak wszyscy zaczynają Rashida w poniedziałek, to Rafał już ma Rashida w Karlin i mu pisze High Mission Yes. Ile tak razem muszę pokicać? O, i elegancko. Utalentowany tancerz. Chociaż TB. Bo w realu to jestem, kurwa, drewno takie, że szok. Mamy to, będzie... Będzie Tomik. Klasunia. Mamy Tomo w Knowledge, siódmy dzisiejszy, potrzebny, bardzo ważny. Jest i kryształ. No to wracamy. Oj. Tribal, Crest, yes. No i kurde, Jolero. Jolero. Kiedyś w TB, jak ten człowiek nie zauważył, miał pieniążki w plecaku i to od razu rozbił, nie? Mission, yes. No i elegancko. Mamy kolejny dzień, odhaczony, moi drodzy, czek. Rashid robi się cały czas. Wróć do mnie w piątek. No taki mam zamiar. Ogólnie plan był taki, że idziemy robić stampory, bo mam jeszcze taska na stampory wziętego i chciałem go skończyć. No ale głos ludu zawołał, że czas jednak na Hero Cave'a, bo ostatni dzień możliwości, nie? Przez ten bewitched. Nie no, Rafał jest kochany. Tylko ma problem z zapisywaniem w listach. Ale widać, że Rafał postmana nie robił. Czemu? Aha, bo w listy nie umie. Nie wiem, czy teraz jest dużo takich osób, które mają tak dalej w głowach nawalone, wiecie, że totalnie nic się nie liczy. Bo ja rozumiem jeszcze na przykład sytuację, jak miałem nudną lekcję w szkole i też mi się pochodziło na wagary. Ale no, nie pójść na przykład do pracy przez dłuższy okres czasu, bo musisz zrobić jakiś level albo na przykład, już ten argument to w ogóle, bo muszę iść ksować jakiegoś gościa, bo mnie z gildii wywalą. No to już jest w ogóle, ja pierniczę, nie? Też miałem gościa na osiedle 3 lata starszego, jak robiłem Hilator. Całe osiedle wpadło oglądać. No, bo kiedyś grałeś w Tibie, to byłeś, wiesz, wow, nie, miałeś taką postać. Który masz level? 300. Co? Masz 300 level, wow, nie? A teraz, który masz level? No, 1500. Aha, no to fajnie, gdzie grasz? Spoko, nie? Nocy masakra, bardzo rzadko mogłem je robić, a teraz jak mógłbym codziennie? No właśnie. Ale kiedyś te nocki człowiek aż czekał, nie? Przychodzi jakiś weekend dłuższy, albo jakieś wolne, czy coś, jakieś wakacyjki, to od razu cyk. Czy tibia miała wpływ na moją edukację, pracę i tak dalej? Na pewno na język angielski. I to pozytywny wpływ, bo... Chyba najwięcej takiego języka, wiesz, pisanego czy mówionego, no to tutaj nabyłem. Właśnie w TB. To może śmieszne, ale serio tak jest. Ile razy trzeba było z kimś rozmawiać głupoty, wiesz, tam hitradę, hi market, hi coś tam, nie?
tu ten NPC-ka, tu się coś poczytało, jakieś spoilerki, tu coś tam i... Jednak przez tyle lat to... To człowiek to chłonął, nie? Jak to bajki Loas Day, 3 litry graj 2 lopaty. No. O, levelek kolejny, ty. Twitch dziś wygrał z YouTube'em i to tak bardzo wygrał, nawet podwójnie wygrał, co? Czas na podsumowanie dzisiejszego streama dla widzów, którzy oglądają tą powtórkę na YouTubie. A więc dzisiejsze nasze działania. Rozpoczęliśmy od taska na Chozeny, czyli od tego, co wczoraj udało się zrobić tylko przez 15 minut przez przedłużony server save. Jeżeli chodzi o to, co udało się zrobić, no około 400 Chozenów, 2 zaohełmy spadły, także całkiem przyzwoicie. Następnie zrobiliśmy sobie questik, który pozwolił nam znowu zdobyć kolejny tom. Tom, który będę dzisiaj właśnie oddawał jako siódmy, a więc będę już mógł korzystać z dywanów oraz z portalu na parne pola. Następnie mieliśmy pójść sobie na stampory, ale tutaj za namową widzów, w związku z tym, że mamy dzisiaj ostatni dzień zwiększonego expa z uwagi na Bewitched Event, postanowiliśmy pójść na Hero Cave'a i efekt finalny dzisiejszego dnia to 126 level. Fajnie udało się wszystko wbić. Fajnie udało się troszeczkę gdzieś tam wyjść na plus. Szczęśliwie dzisiaj bez żadnej deski. No i co mogę powiedzieć? Dziękuję wszystkim, którzy byli tutaj na streamie. Dziękuję wszystkim, którzy oglądają powtórkę streama na YouTubie. Zapraszam wszystkich serdecznie do zostawienia subskrypcji oraz followa w zależności, którą platformę wybieracie. I jeżeli mamy tutaj nowe osoby, to zapraszam serdecznie na Discorda. Link macie w opisie. A ja żegnam się z wami już dzisiaj. Widzimy się jutro o godzinie 8 rano. Twitch, YouTube. Zapraszam serdecznie, a teraz życzę wam miłego popołudnia. Trzymajcie się i do zobaczenia jutro. Cześć.